Cześć, cześć winospijacze. Witajcie w odcinku na kanale Co Myśl Nowinie. Tym razem przedstawię Wam włoskie wino z odmian Sangiovese i Primitivo, które pochodzi z Puli, a kupiłem je w Biedronce. Zapraszam. Hej winospijacze, witam Was w piątek rano. Jest rześki jesienny poranek. Nagrywamy znowu świeżutki odcinek. Rano nagrywamy, wieczorem publikujemy. Świeżość w naszym klubie to norma. Słuchajcie, zrobił nam się taki tydzień Primitivo trochę, dlatego że w środę opublikowałem odcinek na temat testu win Primitivo z Lidla. Dzisiaj z kolei zaprezentuję Wam wino, które też ma w sobie Primitivo. I od razu mam do Was takie pytanie, na które odpowiedź dajcie w komentarzach, ona mi się do czegoś przyda. Jeżeli możecie to dla mnie zrobić. Słuchajcie, pytanie jest takie. Czy Primitivo jest jedną z Waszych ulubionych czerwonych odmian winorośli? Tak, nie, w komentarzach będę Wam bardzo wdzięczny. Zróbcie to od razu, bo zapomnicie i od razu możecie też polubić na przykład film. Dobra, odnośnie tego testu win, to powiem Wam, że jak już omówię wino dzisiejsze, to nawiążę jeszcze trochę na koniec odcinka do tego testu, nawiążę również do Waszych komentarzy na temat tego pierwszego odcinka testowego, za które zresztą Wam bardzo dziękuję. Także pamiętajcie, że na końcu jeszcze parę słów od prowadzącego na temat testu win Primitivo z Lidla i ogólnie tej koncepcji, jak ona ma się rozwijać. No dobrze, tak w ogóle taką miałem przed chwilą taką myśl, że będę pił wino rano nad Wisłą, jak na studiach po prostu. Żartuję oczywiście, nigdy tego nie robiłem. Słuchajcie, co to jest za wino? Skąd ono pochodzi i co sobą reprezentuje? No tak jak powiedziałem, jest to wino z dwóch odmian. Primitivo występuje w tym tygodniu po raz kolejny, ale tym razem w połączeniu z inną bardzo klasyczną odmianą, zresztą odmianą, która jest najszerzej uprawiana we Włoszech, czyli z odmianą Sangiovese. O odmianach parę słów zaraz powiem. Jest to wino, które pochodzi z regionu Puglia, czyli południe Włoch, no taka ojczyzna Primitivo, może nie ojczyzna, ale może taka najbardziej znana obecna destynacja. Wino kupiłem w Biedronce. To jest producent, który w Biedronce występuje regularnie. Nazywa się Campo Pietra. I powiem Wam, że ja od tego producenta już jedno Primitivo na tym kanale prezentowałem. Jeżeli chcecie, to mogę załączyć link do tego odcinka pod spodem. To było wino też Primitivo w wersji Appassimento. Myślę, że tamten odcinek był całkiem ciekawy. W sensie wino było ciekawe, więc możecie sobie do niego wrócić. Producentem tego wina jest Campo Pietra i powiem Wam, że to jest, można powiedzieć, taki większy koncern ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o produkcję win we Włoszech, bo to nie jest taka winnica, która jest usytuowana w jednym miejscu. Oni mają swoje winnice i swoje produkcje w różnych częściach Włoch od północy do praktycznie Sycylii, także no taki trochę koncern, ale myślę, że można mu to wybaczyć. Jest to też producent, który regularnie, wygląda na to, współpracuje z Biedronką, bo jego wina są tam dostępne. Odnośnie tego wina konkretnie. Po pierwsze, one kosztuje, z tego co pamiętam, 35 zł, 34,99. Jestem prawie pewien, że tyle za nie zapłaciłem. Jedna rzecz. Ja nie mogę Wam obiecać, że to wino konkretnie będzie w Biedronce zawsze i o każdej porze roku i we wszystkich Biedronkach. Wydaje mi się, że to jest ten typ wina, który się pojawia co jakiś czas. No jak widzicie, jest to taka butelka trochę bardziej w stylu, nazwijmy to, ekskluzywnym. Taka, wiecie, masywna, troszkę inny kształt. No wino oznaczone różnymi medalami. W ogóle dosyć taka ciekawa, prosta, ale elegancka etykieta. Także jeżeli tego wina przez jakiś czas w Biedronce nie będzie, to nie krzyczcie na mnie, nie obrażajcie się na mnie, ono na pewno się jeszcze pojawi, ale być może w Waszych Biedronkach akurat zapas jest cały czas duży. Z tyłu napisane jest, że jest to wino wytrawne i że ma 13,5% alkoholu. No i teraz tak, odmiany. Już zacznijmy od tego Primitivo, które dominuje w tym tygodniu. Primitivo to jest taka odmiana, która no, jest takim, wiecie, hitem sprzedażowym w Polsce. Dlatego stąd między innymi to pytanie do Was o Primitivo, jak Wy na nie patrzycie.
I to jest odmiana, która w tej chwili króluje w Apulii, tak jak powiedziałem, czyli na południu Włoch, ale ogólnie rzecz biorąc ona pochodzi z Chorwacji. Jest chorwacka nazwa, której ja nawet nie podejmę się wymówić. Kiedyś to zrobiłem w jednym z odcinków i żałowałem później. Pamiętajcie też, że odmiana Primitivo ma wiele wspólnego również z odmianą Zinfandel, którą możecie znaleźć głównie w winiarstwie kalifornijskim. I to też jest... No nie wiem, czy tak można powiedzieć, że to jest jeden do jednego ta sama odmiana, ale na pewno te odmiany są ze sobą blisko spokrewnione. Jeżeli chodzi natomiast o odmianę Sangiovese, to jest, tak jak powiedziałem, najszerzej uprawiana w ogóle odmiana we Włoszech. Ona głównie jest spotykana w środkowych Włoszech. Ja ją kojarzę, zresztą nie tylko ja, no myślę, że większość osób kojarzy ją z Toskanią, bo Sangiovese jest odpowiedzialna za takie klasyki jak Chianti Classico siłą rzeczy, ale też Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, także to są takie nazwy, które no na pewno wiecie, wprawiają miłośników wina w dość szczególny nastrój. Także powiem Wam, że to jest w ogóle bardzo ciekawe połączenie. Primitivo jest taką odmianą dosyć ciepłą, dosyć taką o takich aromatach i smakach drzemowo-marmoladowych, często w takich wersjach półwytrawnych jest prezentowana. Sangiovese natomiast to jest taki, powiem Wam, trochę czarny charakterek. Ona ma sporo kwasowości, sporo takiej świeżej, rzeźkiej owocowości i myślę, że w połączeniu te odmiany naprawdę prezentują się bardzo, bardzo fajnie. Dajcie znać tradycyjnie. Muszę się posłużyć trybuszonym. Dajcie znać tradycyjnie, czy podoba Wam się kadr nadwiślański. Tutaj niestety tego na razie nie ma, może będzie. Jak przyjechaliśmy tutaj z Mikołajem, to kormorany dały tutaj koncert wodowania. Także może jeszcze coś ciekawego za mną się wydarzy. I pomimo tego, że jest coraz chłodniej, powiem Wam, że na razie kadry nam się nie nudzą. Jak pewnie zauważyliście, ci z Was, którzy oglądali test win Primitivo z Lidla, na który zresztą zapraszam, jest na kanale, to wróciliśmy na ten test do studia, na ten jeden odcinek. I tak będzie zawsze, jeżeli chodzi o odcinki testowe, bo tak jest po prostu dla mnie prościej, łatwiej mi się skupić na tym, co mam zrobić. No dobrze, ale teraz muszę się skupić na tym, żeby trafić winem do kieliszka. Myślę, że tyle starczy, a może jeszcze... A, starczy. Dobra, dajcie mi chwilkę na organizację mojego barku. No i już Wam spieszę donieść, co w tym winie słychać. Ładna barwa. Nie jakoś mocno ciemna, przebijają wyraźne wiśniowe refleksy, ale myślę, że barwa jest naprawdę elegancka. Ładnie się prezentuje. Szczególnie, że za kadrem wychodzi powoli słoneczko z chmur. I chyba ładnie to wino oświeca. No dobra. Ciekawy aromat. Elegancki. Bardzo elegancki. Owocowy. I powiem Wam, że no jest to taki aromat między Primitivo a Sangiovese. Jest troszkę takiej właśnie marmolady śliwkowej, o której mówiłem a propos aromatów charakterystycznych dla Primitivo. Ale z drugiej strony przebija tutaj też taka świeża wiśnia. To z kolei jest zaleta, czy pewnie nie zaleta, tylko cecha charakterystyczna Sangiovese, która się tutaj ładnie wybija. Ale wino jest takie właśnie eleganckie, takie dobrze zbudowane, trochę czekolady teraz wychodzi beczkowej, trochę w ogóle beczki, odrobinę takiej słodkawej waniliowości z dębu. No muszę powiedzieć, że naprawdę jest to wino, które robi wrażenie, a jestem przekonany, że jeżeli się zdecydujecie je kupić, to ono po 5-10 minutach w kieliszku będzie jeszcze bardziej eksplodowało różnymi aromatami. Ale już jest bardzo dobrze. Trochę teraz czuję takich owoców leśnych przyjemnych, takich może trochę klimaty jagodowe. Naprawdę ładnie złożone wino.
I smak bardzo dobrze oddaje to, co czułem w aromacie. Wino jest gładkie, jest takie elegancko czyste, jest mocno owocowe. Odrobinę może gdzieś tam z tyłu takie pestkowo-gorzkawe, ale to absolutnie nie przeszkadza. Mało tego, ta gorzkawość mi się teraz zaczyna kojarzyć z tą gorzką czekoladą, o której wspominałem. Ładnie zachowana kwasowość. Trochę się bałem, że tutaj Sangiovese może namieszać, ale nie namieszało, jest ok. Ta kwasowość jest na takim dobrym, eleganckim, ale niezbyt przesadzonym poziomie. Słuchajcie, to jest naprawdę dobre wino. Dobrze złożone, klasyczne włoskie wino. Tak bym je nazwał. Ale elegancja. Słowem klucz dzisiaj, jeżeli chodzi o to wino, jest elegancja. Jest to wino moim zdaniem degustacyjne, czyli takie, które możecie sobie spokojnie nalać po to, żeby po prostu się delektować kieliszkiem wina. Natomiast jak najbardziej pasuje to wino do kuchni. Do jakiej? No na przykład do kuchni włoskiej. Myślę, że makarony na bazie sosu pomidorowego, ale takiego, w którym jest jeszcze sporo mięsa, to wino się do tego na pewno sprawdzi. No i inne mięsa. Może jakaś jagnięcina, może steki. No generalnie rzecz biorąc, wiecie, takie konkretne mięsne potrawy. No, ale powiem wam, że wino samo w sobie, nawet bez jedzenia, daje dużo, dużo przyjemności. Polecam to wino, 35 zł, Biedronka. Mam nadzieję, że ci z was, których zainteresowałem, na to wino natrafią. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, czy wam się udało i czy wino wam smakowało. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o to wino, to tyle. Pamiętajcie o odpowiedź na pytanie, czy Primitivo jest waszą ulubioną, czy jedną z ulubionych odmian czerwonych winorośli. Pamiętajcie o tym, żeby film polubić i bardzo was proszę o subskrypcję. I pamiętajcie również o tym, żeby śledzić mojego Instagrama. Instagram, czy link do mojego Instagrama jest pod spodem w opisie filmu, a ja może go też na wszelki wypadek wrzucę w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Dlaczego? Dlatego, że tam macie świeżutkie informacje na temat tego, co kręcimy, kiedy kręcimy, jak kręcimy, gdzie kręcimy, o czym kręcimy i czy w ogóle kręcimy. Także tak to wygląda. Ok, słuchajcie, ci z was, którzy odpalili odcinek tylko po to, żeby posłuchać o tym winie, trzymajcie się, dzięki za uwagę. Natomiast ci z was, którzy chcą jeszcze kilku słów posłuchać na temat testów win, no to zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Otóż, wiem, że dla wielu z was było dosyć dużym zaskoczeniem, że ten test win trwał, że ten odcinek testowy trwał dość krótko. No bo takie wina pojedyncze, które są przedstawiane w piątkowych odcinkach, te odcinki trwają po kilkanaście minut. No i teoretycznie wydawałoby się, że skoro w odcinku testowym przedstawiałem trzy wina, no to one powinny trwać jeszcze dłużej. Ale powiem wam, że założenie jest takie, żeby to właśnie była krótsza forma. Wiem, że niektórzy będą mieli troszkę o to do mnie pretensje, ale przyzwyczajcie się, zresztą zawsze macie piątkowe odcinki, które są pełne mojej paplaniny. Natomiast nie ukrywam, że te testy mają być trochę ukłonem w kierunku osób, które wolą krótsze formy, bo wiem, że takie są. Wiem, że wiele osób ogląda odcinki, co mi się na winie, te piątkowe, na zasadzie takiej, że po prostu przewijają do momentu, kiedy otwieram wino, bo chcą się tylko dowiedzieć, jak smakuje i tyle, i czy jest warte polecenia. Także chciałbym, żeby te testy były takim bardziej skondensowanym kontentem, wiecie, po prostu skupiam się na winie. Bach, 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 mówię, czy jest dobre, czy niedobre. I takie jest ogólnie założenie. Drugi ciekawy komentarz to był komentarz na temat tego, że na moim kanale właściwie nie słychać krytyki win. I to się zgadza. To się zgadza dlatego, że te piątkowe odcinki to są odcinki, które są robione w ten sposób, że ja wcześniej próbuję win różnych. Jeżeli natrafię na takie, które są ciekawe i warte przedstawienia i polecenia, no to one później lądują w piątek na kanale. I ja na początku, kiedy zaczynałem ten kanał, to stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać odcinków o winach, których ja nie polecam, bo to szkoda czasu i waszego, i mojego. Natomiast krytyka win może się pojawić w testach jak najbardziej, dlatego że testy będą się różniły między innymi tym od odcinków piątkowych, że ja tam bardzo często będę otwierał butelki, których nie znam, które będę otwierał przed wami po raz pierwszy. Także jeżeli jakieś wino mi nie zasmakuje,
to nie omieszkam Was o tym poinformować. I ostatnia sprawa, no dwie ostatnie. Odcinki testowe nie będą się ukazywały co tydzień na pewno. Ja będę się starał robić mniej więcej 2 testy w tygodniu, ale też nie obiecuję, że to się uda, więc po prostu będziemy informować o tym, co i jak. Muszę Wam powiedzieć, że nagrywanie odcinków na kanał Co mi się nawinie to jest ogromna przyjemność, ale to jest też duże zaangażowanie czasowe, moje, ale też Mikołaja, operatora, który ze mną jeździ albo jeździ do mnie, a potem jeszcze to wszystko montuje. Tak przy okazji myślę, że powinniście w tym momencie pozdrowić Mikołaja w komentarzach, bo odwala kawał dobrej roboty. Tak myślę, myślę, że też tak myślicie. Dlatego no byłoby nam trudno robić 2 odcinki tygodniowo. Natomiast ostatnią kwestią jest to, że prawdopodobnie te odcinki testowe jednak nie będą publikowane w środę, tylko we wtorki, bo wczoraj, czyli w czwartek, między tym pierwszym testowym odcinkiem środowym a dzisiejszym piątkowym, doszedłem do wniosku, że jest taki dzień, trochę wiecie, że jeszcze nie do końca skończyłem promować tamten odcinek, a już wszedł nowy do promowania, więc to wszystko się trochę zacieśnia. I wydaje mi się, że taki jeden dzień więcej odstępu też dla mnie będzie korzystny. No dobra, słuchajcie, nagadałem się. Mam nadzieję, że te informacje są przydatne i że zrozumiecie moją koncepcję. Oczywiście komentujcie, bo to jest dla mnie najważniejsze. No i tyle. Słuchajcie, dzięki duże za odcinek, dzięki duże za uwagę i życzę Wam przyjemnego piątku, przyjemnego weekendu. Pamiętajcie o odpowiedzi na pytanie, pamiętajcie o łapce w górę dla filmu, pamiętajcie o subskrypcji i jeżeli spróbujecie tego wina, dajcie koniecznie znać, jak Wam smakowało. Trzymajcie się i do przyszłego piątku na kanale Co mi się nawinie. Cześć!